Dzisiaj znowu byłem w kinie, natomiast dzisiaj byłem na filmie Ciemniejsza strona Greya, tak? Tak to się nazywa? Nie, nowe oblicze Greya? Nie pamiętam! Nowe oblicze Greya, już się gubię w tym wszystkim. Tak, nagrywam ten film jakoś tak 2 minuty po nagraniu recenzji Kobiet Mafii, więc jestem tak w tej samej bluzie i w tym samym ustawieniu, tylko trochę pod innym kątem. Bez różnicy, serio, to nie ma znaczenia. Jak już rozstawiłem raz, nie chciało mi się tego rozstawiać później drugi raz. Dobra. A więc tak, zakończenie trylogii Greya. Co ja o tym sądzę? Dlaczego w ogóle na to poszedłem? To jest najlepsze pytanie. Nieważne. Ten film był dziwny. Ten film był dziwny, był dziwny względem. Znaczy ja w ogóle przyszedłem jakoś tak 5-6 minut spóźniony. I wszystko co najważniejsze, że wydarzyło się od razu, nie wiem, jakby wszyscy wiedzą to, że oni biorą ślub. Dlaczego oni biorą ślub w pierwszych 5 minutach filmu? Przecież ludzie się spóźniają do kina, a ja później pół filmu zastanawiałem się, ona, jego nazwisko, pierścionek, kiedy? Przecież pod koniec drugiej części oni nie brali ślubu. I wiecie, i. Ale dobra, to moja wina, nie powinienem się spóźniać na filmy. To nie jest zarzut dla filmu. Nie wiem, nie pamiętam do końca poprzednich części, bo oglądałem je stosunkowo dawno, rok temu. Ale wydaje mi się, że nowe oblicze Greya epatuje dużo bardziej na gością niż poprzednie części. W sensie mamy dużo więcej cycków i tego wszystkiego na wierzchu. I teraz, jeśli się mylę, to mnie poprawcie jak najbardziej. Ale mi się wydaje, że w poprzednich częściach tego było mniej. Mniej epatowali cyckami, fiutami, tym wszystkim, jakby wiecie. To był nadal soft porno, ale to było trochę mniejsze soft porno niż jest tu, bo tu w pewnych momentach ja czułem się bardzo niekomfortowo oglądając pewne rzeczy razem z innymi ludźmi w kinie. Serio. Jakby wiecie, scena lizania pewnych miejsc i to też oświetlonych od tyłu. W sensie wiecie, że tu jest kamera, tu jest postać, tu jest druga postać, a tu jest światło, że widać jak ślina zostaje na włosach. To mnie rozjebało po prostu na kawałki, przysięgam. Było mi tak niezręcznie i tak się czułem, może nie obrzydzony, bo to jakby mnie jest ciężko obrzydzić i jakoś zdegustować. Natomiast to było tak nie na miejscu, patrząc na to, że za mną siedziały 16-letnie dziewczyny. Dope. Nie. I kto je wpuścił w ogóle na taki film? Kurwa, no. Cycki na wierzchu w co drugiej scenie, a tu nawet dowodów nie sprawdzają. No, jaja se robią chyba, no to jest już nienormalne. Nieważne. Równie dobrze kurwa dziecko mogło tam wejść na ten film i oglądać te rzeczy, no ale to chyba nie o to chodzi, tak? Nie rozumiem. Trzeba być fit. Tak bardzo fit, że właśnie. Czeka, masz mój kebab, przyjedzie na kolację. Siła masza i kebab. Wracając do filmu. Mamy jakby taką standardową strukturę Greya, czyli jest akcja, potem coś się dzieje, potem jest akcja, potem coś się dzieje, zwrot akcji i zakończenie filmu. Mniej więcej tak wygląda jakby timeline nowego oblicza Greya. Coś, co, znaczy ja nie wiem, ja może jestem dziwny, ale mi się podobają te filmy. W sensie jakby ta dziwna relacja między nimi, która z początku była tym, że mieli się ruchać, która przeszła w zauroczenie i potem miłość, jakby to wszystko, jak wygląda świat Greya, to jakie rzeczy on robi, o których jej nie mówi, o których nikomu nie mówi, a je robi. I potem to wychodzi i on musi być mu przykro i smutny być. Jest to naprawdę fascynujące w sensie takim właśnie relacji, że jest dziewczyna, która była prostą dziewczyną, nagle trafiła w wielki świat pana Christiana Greya i musi sobie z tym radzić. Musi sobie radzić z tym, że została w tym momencie żoną. Tak? Teraz też ma na nazwisko Grey. Musi sobie z tym radzić, że jest, ma służących, że ma ochronę, że ma to wszystko.
Jest to naprawdę całkiem nieźle się ogląda, jakby z perspektywy tego, że dziewczyna musi zacząć sobie z tym radzić i ta ich bardzo dziwna relacja, w zasadzie tego, że właśnie przeszli od seksu do miłości i to też niezwykłego seksu, jest moim zdaniem całkiem fascynujące i tak jak uważam, że książka i ogólnie zamysł tego, jaki autorka miała, jest głupi i jest... Tylko po to, żeby, jest taki clickbaitowy bym powiedział, żeby ludzie o tym mówili i żeby nastolatki miały co czytać. Tak natomiast film jest głupi, jeszcze bardziej pogłupia to wszystko, ale w pewnym sensie jest intrygujący, jeśli o to chodzi. Jest taki ciekawy, chce się to oglądać, nie wiem, to dla mnie, może ja jestem dziwny, ale chce się to oglądać, tą dziwną relację. Tą ich bardzo dziwną relację, która często schodzi na bardzo skrajne emocje, ale nadal chcemy to oglądać, chcemy dowiedzieć się, co jest dalej tak naprawdę. To, w jaki sposób Christian się zachowuje, właśnie to, o czym mówiłem, to, w jaki Anastasia się zachowuje, w jaki sposób się przypierdalają byle głupoty do siebie. Jakby ta relacja jest dziwna, ale jest naprawdę fascynująca w pewnym sensie. Nie powiem. Nie jest to najlepszy film, ten film był słaby. Ten film był, był średni. Ten film był naprawdę średni względem wszystkiego, zdjęć, wszystkiego, muzyka była całkiem spoko. Natomiast był ciekawy zamysł. Jakby to lepiej pociągnąć, mniej patosu, mniej sztampy, więcej dobrego scenariusza. Sądzę, że z tego mogłaby wyjść naprawdę ciekawa historia, bo to jest ciekawy temat. To, że autorka go ugryzła w chujowy sposób, to jest swoją drogą, że wzięła kogoś, kto jest bogaty i pierdolnięty i kobietę, to też nie jest głupi temat, ale jakby Christian się zmienia przez wszystkie trzy filmy, ale nie robi tego aż, no, robi to znacząco względem tego, jak to było na początku. Natomiast bardziej chciałbym go zobaczyć jako człowieka niż takiego zadufanego w sobie milionera, a w Anastasii chciałbym bardziej zobaczyć kobietę, a nie kukłę do ruchania i kobietę, która jest chuj ma do powiedzenia tak naprawdę i zawsze jak coś mówi, to ma chujowe argumenty. Bywa, no. No cóż, no bardzo bym chciał, ale widać się nie da. Wyszły w ogóle kolejne części Greya pokazujące to z jego perspektywy. Z tego mam nadzieję nie zrobią filmu, bo to by pokazali to samo, tylko nie wiem. Całe filmy, wiecie, odbiliby, zrobiliby w odbiciu lustrzanym i mieliby nowy punkt widzenia. No bo kurwa, błagam, no po prostu nie mogę. U niego to by co pokazali, że na forsie leży i chuj, i tyle. Nie? Cały film, całe trzy filmy. No nic, film był taki se. Do kina nie warto iść. A, to tego nie powiedziałem na tym. Na Kobietach Mafii. Nie warto na tym filmie. Na Greya też nie warto iść do kina. Serio. Bo poczekajcie, te filmy zaraz będą na DVD, czy na Blu-rayu, czy w internecie. To nie bez różnicy. Nie warto na te filmy iść do kina, bo... No bo nie, no jest dużo lepszych filmów, tak jak Black Panther albo coś. Na Black Panthera muszę się wybrać w ogóle. W końcu. Jest dużo lepszych filmów, które można obejrzeć niż Greya i ani tamto gówno. Chujowy w ogóle ten okres, jakiś taki luty jest teraz, chujowy strasznie dla filmów. No Black Panther jest dobry, ale to wszystko. Bo Shape of Water też, nie wiem kiedy to poleci, ale Shape of Water też mnie zawiodło trochę. Więc... Dobra, nieważne, to by było na tym. Dzięki serdecznie za oglądanie, powiedzcie co wy sądzicie na temat Greya, czy wam też się to podobało, w sensie... Kurwa, bo teraz wyszło, że mi się podobało. Ciekawy był pomysł. I ogólnie relacja między nimi, to mi się podoba. Cała reszta jest do wyjebania. Wiecie, parę cycków pooglądać na ekranie. Żadna frajda, no a te sceny, niektóre to mówię serio. Było straszne i nie na miejscu, strasznie nie na miejscu. No nieważne. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. I to by było na tyle chyba, nie? No, to na tyle. Dzięki, na razie, hej, pa.